Wiadomo, że to będzie bardzo krwawa bitwa. Może zginąć bardzo wiele, bo trzeba zdobyć pierwszy przyczółek na kontynencie europejskim, na wybrzeżu Francji. Generał Patton ma zmotywować żołnierzy III Armii Amerykańskiej, tak żeby nikt się nie lenił, nikt się nie chował za drugim, nie uważał, że może się wycofać, że bez niego się bitwa odbędzie. To jest przemówienie, które przeszło do historii. Dlaczego chcę go przeczytać? Dlatego, że ono jest motywujące, jak dzisiaj mówimy. To znaczy ma spowodować, żeby żołnierz chciał walczyć, żeby chciał zdobyć on, co od niego zależy, ile metrów na prawo i na lewo, żeby on się zaangażował. To przemówienie jest w takim stylu wojskowym, doskonałego mówcy, doskonałego stratega, bardzo blisko żyjącego żołnierzy. Przeczytam go. Może nam się przyda w ten wielki tydzień. Generał Patton mówi tak: Jesteście tu dziś z trzech powodów. Po pierwsze, chcecie bronić swoich domów i tych, których kochacie. Po drugie, z szacunku dla siebie, gdyż nie chcecie być gdzie indziej. Po trzecie, jesteście prawdziwymi mężczyznami, a prawdziwi mężczyźni lubią walczyć. Amerykanie kochają zwycięzców. Amerykanie nie cierpią przegranych. Amerykanie gardzą tchórzami. Amerykanie zawsze grają o zwycięstwo. Przerwam to, przerwam to czytanie, żebyśmy uświadomili sobie, do jakich wartości amerykańskich mężczyzn odwołuje się generał. Wspaniałe rzeczy. Warto, żebyśmy dziś pomyśleli, do czego się możemy odwołać, jeżeli coś wspaniałego chcemy zrobić. Coś ważnego dla nas i dla innych. Nie dbał o faceta, mówi generał, który przegrał, jeszcze się przy tym śmiał. I właśnie dlatego nasz naród nigdy nie przegrał i nie przegra wojny. My, Amerykanie, nienawidzimy samej myśli o porażce. Walka to najwspanialsza rywalizacja, w jakiej mogą wziąć udział ludzie. Wydobywa z nas to, co najlepsze, o uwalnia od tego, co niskie. Amerykanie odczuwają dumę z tego, że są facetami ze stali i naprawdę są facetami ze stali. Pomyślcie, z jakich domów musieli wyjść żołnierze, którzy słuchają ze zrozumieniem tego generała, których to przekonuje. I dalej mówi: To jasne, że chcemy wrócić do domu. Wraca po raz drugi temat domu. Coś bardzo ważnego dla ówczesnych Amerykanów. Chcemy końca wojny. Najszybszą drogą, by tak się stało, jest dorwanie tych bękartów, którzy ją rozpętali. Im szybciej im dowalimy, tym szybciej wrócimy do domu. Domu, do którego najprostsza droga wiedzie przez Berlin i Tokio. Pomyślcie, jak to jest świetnie, dać człowiekowi który ma jakieś ambicje ma jakieś wartości jak to dobrze pokazać mu dobrze cel dom w którym czeka żona dzieci rodzice ale trzeba coś wykonać zanim się wróci do domu i dalej kończy bardzo motywacyjnie generał generał Patton gdy po zakończeniu tej wojny wrócicie do swoich domów będziecie mogli powiedzieć jedną ważną rzecz za 20 lat usiądziecie przy kominku z wnuczkiem na kolanie. A gdy zapyta on, co robiliście w czasie wielkiej II wojny światowej? Nie będziecie musieli kluczyć, przekładać go na drugie kolano i wstydliwie się wykręcać. No cóż, twój dziadek przerzucał szuflą łajno w Luizjanie. Nie panowie, możecie być wdzięczni, że będziecie mogli spokojnie mu spojrzeć w oczy i powiedzieć synku. Twój dziadek szlajał się ze wspaniałą trzecią armią i z tym przeklętym sukinsynem Georgeem Pattonem. To jest satysfakcja dla żołnierza. Ta niedziela palmowa właściwie jest takim, można by powiedzieć, momentem, w którym się czajmy do skoku, żeby dobrze przeżyć cały Wielki Tydzień. Żeby dobrze obudzić się z radością w poranek wielkanocny. Potrzebna jest strategia, żeby radość osiągnąć, żeby wyznanie wiary, żeby powiedzieć jestem nowym człowiekiem, trzeba dobrze przeżyć ten wielki tydzień. Odwołując się pewnie najbardziej do tego co daje nam liturgia kościoła, poszczególne dni tego tygodnia, a przede wszystkim wydarzenia w życiu Jezusa z tego właśnie najważniejszego tygodnia w jego życiu i najważniejszego tygodnia w życiu Kościoła. Bardzo Was zachęcam do tego, żebyście w poranek wielkanocny obudzili się z satysfakcją, że przeżyliście naprawdę świetnie ten tydzień, jak żaden inny. Nawet gdyście uczestniczyli we wspaniałej liturgii, nawet gdyście może uczestniczyli w takich rekolekcjach, które wiązały się od piątku do niedzieli, nawet w najbardziej podniosłych pielgrzymkach do kalwerii, czy może do Ziemi Świętej, żebyście po tym tygodniu powiedzieli: Teraz dotknąłem zbawienia w Jezusie Chrystusie. Teraz uwierzyłem. Teraz doświadczyłem tego, że Chrystus uczynił to dla mnie, dla mojego zbawienia. Życzę Wam, żebyście tak jak ta trzecia armia amerykańska pod wodzą generała Pattona wygrała. I naprawdę z wielką satysfakcją cała armia mogła być dumna, że walczyła wtedy w tej bitwie. Żebyście naprawdę pamiętali na całe życie ten wyjątkowy tydzień, który może być ocieniony tą epidemią, ale powinien być rozświetlony. I zmotywowany tym, że chcemy przejść ten tydzień z Jezusem. Tak jak to zresztą robią chrześcijanie od pierwszych wieków. O najstarsze zapisy mówią: pójdźmy za Panem. Tam w Jerozolimie, od Góry Oliwnej do Jerozolimy, a potem dalej pod Krzyż i do grobu, z którego Pan zmartwychwstał. Powinno się powiedzieć: Alleluja! Ale wstrzymamy się ze względu na Wielki Tydzień, żebyśmy tym mocniej powiedzieli te słowa w niedzielę Wielkanocną. Amen.